Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, a moim i Państwa dzisiejszym gościem jest Seweryna Afanasiew. No i słuchajcie, na początku Seweryno, bardzo serdecznie Cię witam, dzień dobry. Dzień dobry, cześć. I bardzo serdecznie Ci dziękuję, że zdecydowałaś się spotkać, bo wiem, że jesteś bardzo zajętą osobą, więc tym bardziej, wiesz, dla mnie to jest zaszczyt i naprawdę bardzo serdecznie się cieszę. No i nasi widzowie będą mogli posłuchać bardzo dużo ciekawych informacji na temat organizacji RIGS, ale do tego zaraz dojdziemy. Słuchajcie, tak, ja bym na początek chciała Sewerynę przedstawić. Seweryna jest po pierwsze przewodniczącą zarządu RIGS Polska właśnie oraz członkiem zarządu RIGS Europa. No i z tego powodu zaprosiłam właśnie ją do naszego dzisiejszego spotkania. Po drugie, Seweryna, zajmujesz się nieruchomościami już bardzo, bardzo dawno, bo przecież jesteś zarządcą i pośrednikiem w obrocie nieruchomościami. Natomiast zawodowo w tej chwili dyrektorem do spraw zarządzania aktywami w Polsce firmy GTC, prawda? Dobrze Cię przedstawiłam. Także bardzo, bardzo szeroki wachlarz. Słuchaj, gratuluję Ci, że w takim obszarze trudnym, ale bardzo ciekawym, nieruchomościowym, zaszłaś, można powiedzieć, na same szczyty kariery takiej zawodowej, zupełnie innej niż na przykład moja, jeśli można mówić o karierze zawodowej, bo też nieruchomościami się zajmuję, ale jakby wiesz, w innej branży zupełnie. W branży w tym sensie, że ten kierunek, wiesz, w innym obszarze, takiego tak. Planu zawodowego był inny, prawda? I słuchaj, z Tobą chciałabym właśnie porozmawiać dzisiaj w związku z tym na temat organizacji RACS, bo to tak ładniej brzmi wtedy z angielska, ale słuchaj, zanim zaczniemy opowiadać coś na ten temat, a jednak jest zainteresowanie, bo trochę ludzi do mnie pisało w tej sprawie, powiedz trochę o sobie i w ogóle jak to się stało, że Ty połączyłaś się z RIGS-em. Jeszcze raz bardzo dziękuję za zaproszenie. Jest mi bardzo miło być Twoim gościem i w ogóle świetny pomysł, żeby taki film nakręcić. Myślę, że możemy kiedyś pomyśleć jako organizacja o takim podobnym filmiku również dla osób poza rzeczoznawcami, czyli bo wiadomo, że RICS jest organizacją, która zrzesza wszystkich specjalistów z zakresu nieruchomości, nie tylko rzeczoznawców, więc zachęcamy też również inne osoby. Jeśli chodzi o moją przygodę z RICS-em, to ona się zaczęła już dosyć dawno. Podczas mojej pracy dla banku handlowego, dla Citibanku, pomyślałam sobie, że fajnie byłoby zyskać takie kwalifikacje uznawane, międzynarodowe, które są kwalifikacjami rozpoznawalnymi, które potwierdzają nasze kompetencje, nasze umiejętności związane właśnie z obszarem nieruchomości. I taką organizacją, na którą trafiłam szukając tego typu właśnie kwalifikacji, jest RICS. W Polsce te organizacje związane z nieruchomościami czy zrzeszające różne zawody nieruchomościowe są dosyć rozproszone, tak? Jest ich całkiem sporo, rzeczoznawcy chyba mają ich najwięcej. Później też zarządcy czy pośrednicy, niemniej nie ma takiej jednej organizacji, która by to wszystko, można powiedzieć, zbierała czy sumowała, żebyśmy mogli tworzyć jakąś większą społeczność, niestety. Stąd też właśnie poszukiwania takiej organizacji międzynarodowej. W momencie, był to chyba rok 2008 bodajże, nie, albo jeszcze wcześniej, nie pamiętam dokładnie. W każdym bądź razie wtedy ta ścieżka dostępu do RIGS-a była dosyć skomplikowana i mając już ładny w kar parę lat doświadczenia, musiałam jeszcze dodatkowo pójść na studia właśnie z wyceny, bo wycena jest taką podstawą, takim obligatoryjnym wymogiem, kompetencją, którą wszyscy członkowie RIGS-a powinni mieć, znać na przynajmniej takim średnim poziomie, tak? Wiadomo, że nie wszyscy z nas są rzeczoznawcami, nie mają takiej potrzeby, niemniej musimy rozumieć podstawy wyceny i jest to bardzo ważny element, więc dla mnie było to... Skończyłaś też takie studia podyplomowe związane właśnie z wyceną nieruchomości. Tak, dokładnie, z wyceną nieruchomości, tak, ponieważ ja mam wykształcenie humanistyczne, akurat jestem skandynawistą, jeśli jest taki zawód wykształcony, więc nic wspólnego z nieruchomościami i całe moje doświadczenie zdobywałam w praktyce.
Więc. A to też jest ciekawe, tak na marginesie zupełnie, że właśnie wykształcenie miałeś zupełnie inne, a taka ścieżka zawodowa związała się właśnie z nieruchomościami. No, ciekawa sprawa. Tak. Tak, jeszcze w tym czasie, kiedy ja kończyłam studia, to jakoś nie kojarzę takich też kierunków stricte związanych z nieruchomościami, bo był to tak naprawdę zawód, który dopiero wtedy się kształtował. No tak, w Polsce Gdzie... wiesz, no wychodziliśmy z gospodarki socjalistycznej lata Tak 90. jest, tak jest, więc wtedy właśnie zostały wprowadzone licencje dla zarządców, licencje dla pośredników. Ja takie kursy też, tak jak wspomniałaś, skończyłam, zdałam egzaminy i uzyskałam te licencje. No niemniej właśnie było to jakby taki obszar, gdzie cały czas się uczyliśmy i ja też pracując w organizacjach międzynarodowych związanych z nieruchomościami, miałam tą przyjemność, żeby właśnie spotkać osoby z Wielkiej Brytanii, które też przybliżyły mi właśnie tą organizację i pokazały, jakby dały jakieś informacje na ten temat, zaciekawiły mnie. Stąd też moja właśnie ścieżka z RICS-em. No, było to wtedy bardzo duże wyzwanie. Faktycznie trwało to chyba 2 lata, żeby skończyć te studia. Ja musiałam skończyć studia z wyceny. Akurat robiłam to na Politechnice Warszawskiej i do tego jeszcze studia akredytowane przez RICS, czyli wtedy to było wspólnie z Uniwersytetem Sheffield Hallam University, więc też bardzo ciekawe, zresztą dużo się nauczyłam, więc bardzo też było to dla mnie dobre doświadczenie. I potem mogłam przystąpić do egzaminu. Także tak się zaczęła moja historia, moja przygoda z RICS-em. I tak z doświadczeniem, które zdobywałam, miałam coraz większą potrzebę też dzielenia się tym, co umiem, tym, jakie mam doświadczenie, tym, jakie projekty miałam okazję w życiu prowadzić. Stąd też poszukiwania mojej takiej większej działalności dla organizacji. Nie był to tylko RICS, były to też właśnie organizacje związane dla zarządców nieruchomości. No niemniej w RICS-ie jakoś ta ścieżka mi się tutaj ułożyła tak, że w pewnym momencie postanowiłam spróbować swoich sił i zaaplikować na stanowisko członka zarządu w Polsce. I na takim stanowisku udało mi się być przez kilka lat, pracując wtedy wspólnie z między innymi Moniką Rajską z Knight Franka wtedy, czy z Agnieszką Jachowicz, też osoby znane również dla rzeczoznawców na pewno. No tak, i zgadza się. także była to bardzo, bardzo ciekawy okres i też RICS w tym czasie no, bardzo aktywnie w Polsce działał. Mam nadzieję, że też z tą aktywnością będzie coraz lepiej, bo dużo tutaj się zmienia w organizacji. No i tak powoli, powoli, małymi krokami udawało mi się coraz bardziej rozszerzyć swoją sieć kontaktów w organizacji również na osoby z Europy, czy też z Wielkiej Brytanii, czy też poza Europą. I idąc dalszym krokiem właśnie postanowiłam aplikować, jak się pojawiła taka okazja, na członka zarządu europejskiego. Szczerze mówiąc, kompletnie nie licząc na to, że mam jakieś szanse. No ale tak się ułożyło, że faktycznie w tym zarządzie się znalazłam ku mojej radości i zaczęłam tam pracować. No i potem to już tak się potoczyło z górki, że w tej chwili jakby dużo, dużo czasu poświęcam całkiem na tą pracę dla organizacji w różnych innych grupach, które w tej chwili działają, czy to związanych ze standardami dla zawodów związanych z nieruchomościami, czy też związanych właśnie ze zmianami w organizacji, żeby ją przybliżyć, czy też jakby zrobić bardziej przyjazną dla członków. Także no, dużo się dzieje. No to, no to tylko potwierdzę, że świetnie trafiłam w takim razie, słuchaj, bo właśnie do mnie jednak pewne osoby piszą właśnie, bo wiesz, po pierwsze ja też mam tą końcówkę MRICS, prawda, więc szereg osób pyta, a co to Pani Magdo w ogóle jest to MRICS? No to jak ja tłumaczę, że organizacja, a co to jest za organizacja? Większość osób rzeczywiście, jak mówisz, słyszała, bo generalnie organizacja jest bardzo rozpoznawalna w zasadzie na całym świecie, prawda, natomiast
już wchodząc w szczegóły, to tak już nie za bardzo ktoś wie, z czym to wiązać, czy nie zna właśnie szczegółów, mimo że rzeczywiście ta prestiżowość tej nazwy gdzieś tam jest, prawda? Ona zostaje i tak jest odczuwalna jako właśnie prestiżowa. Słuchaj, gdybyś mogła powiedzieć tak dosłownie, chociaż krótko w takim razie, czym jest ten RIKS? Co to za organizacja? Czym jest ten RIKS? RIKS, rozszyfrowując skrót, Royal Institute of Chartered Surveyors, czyli królewska organizacja, no po polsku nie mamy takiego odpowiednika słowa surveyor, można powiedzieć, że to rzeczoznawca, stąd może na początku takie zrozumienie w Polsce, że jest to organizacja tylko dla rzeczoznawców majątkowych. W Wielkiej Brytanii, skąd organizacja się wywodzi, już obchodziła swoje 150-lecie, niedawno. No, to jest organizacja z tradycją. Szmat czasu, dokładnie. Jest to organizacja globalna, także zrzesza kilkaset tysięcy członków na całym świecie. No i powstała, tak jak nazwa wskazuje, w Wielkiej Brytanii. W Wielkiej Brytanii są to kwalifikacje rozpoznawane właściwie niezbędne do tego, żeby w zawodzie nieruchomościowym być postrzeganym jako osoba profesjonalna. I takie też jest dążenie organizacji do tego, żeby wszyscy jej członkowie przede wszystkim reprezentowali wysoki standard jakości świadczonych usług, żebyśmy kierowali się wysoką etyką, etyką zawodową na bardzo wysokim poziomie, żebyśmy zawsze tutaj swoim działaniem profesjonalnym na co dzień mogli świadczyć o jakości i o jakby kompetencjach i też potwierdzać standardy, które organizacja kształtuje, bo organizacja RICS jest znana z tego, że tworzy przy współpracy ze swoimi członkami i też wieloma organizacjami na świecie standardy dla nieruchomości, dla obsługi nieruchomości, dla pracy w nieruchomościach, dla działania firm związanych z nieruchomościami. Oprócz tego, że można być członkiem organizacji jako osoba prywatna, organizacja też akredytuje organizacje, czyli firmy. Można też być właśnie firmą, która jest akredytowana przez RICS i wtedy firma gwarantuje, że jej pracownicy, którzy oczywiście nie wszyscy muszą być członkami organizacji, ale wszyscy pracownicy są zaznajomieni z zasadami, z procedurami, ze standardami organizacji i też starają się je i na co dzień w swoim zawodzie przestrzegać ich i wdrażać je. Czyli można by też powiedzieć właśnie, że z drugiej strony dla naszych klientów no, posiadanie tego członkostwa jest takim gwarantem właśnie tej najwyższej jakości, prawda? Bo w przeciwnym wypadku no, nie mielibyśmy właśnie tego członkostwa, prawda? Przepraszam, coś mi się tutaj włączyło. Dokładnie tak. RIKS jest znany również z tego, że bardzo dużą wagę przykłada do tego, w jaki sposób jego członkowie działają, jeśli chodzi o etykę zawodową. Także to jest taki najbardziej rozpoznawalny element. Są też w organizacji struktury związane z dbaniem o to, żebyśmy działali w sposób etyczny, to znaczy, że jeżeli zauważymy jakieś nieetyczne działania kogoś z członków organizacji, możemy to zgłosić, jakby jest osobna, specjalna procedura, która zajmuje się takimi przypadkami i też no, dba o to, żeby to wyjaśnić i zapewnić, że jeżeli faktycznie coś tam zostało nieodpowiednio wykonane, czy jakieś zachowanie było niezgodne ze standardami RIKS-a, no to żeby to zostało naprawione. No dobrze, a słuchaj, gdyby ktoś właśnie z rzeczoznawców majątkowych, czyli wiesz, nawet osób, które właśnie zdobyły już uprawnienia, wiesz, niektóre te uprawnienia mają już dłużej, niektóre niedawno zdobyły uprawnienia, czyli jak gdyby taki rzeczoznawca majątkowy zdecydował się, żeby aplikować właśnie do tej organizacji, to kto może zostać członkiem? Kto może zostać członkiem? No więc jeśli chodzi o członkostwo RIKS-a, to mamy dzisiaj takie dwie ścieżki główne. Jedna ścieżka nazywa się, daje nam kwalifikację tak zwany ASOCRIC, czyli Associate RIKS. I druga kwalifikacja daje nam kwalifikację Member of RICS, czyli MRIKS. Jest jeszcze trzecia ścieżka, która daje kwalifikację
fellow of RICS, i, ale to może za chwileczkę, bo to jest zupełnie jakby osobna historia. W każdym bądź razie, osoba, jeszcze powiedzmy, też będzie miała wtedy F RICS, prawda? F, tak, wtedy będzie FRICS, a nie, tak, a nie MRICS. Także możemy rozróżnić takie trzy skróty, które można uzyskać, będąc członkiem organizacji. Pierwsza ścieżka ASOCRIX jest ścieżką dla osób młodych i też dla osób, które mają niewielkie doświadczenie jeszcze w nieruchomościach lub też wykonują obowiązki, zadania takie wspomagające. Więc tak naprawdę rzeczoznawca, który dzisiaj już jest licencjonowanym rzeczoznawcą według prawa przepisów polskich, tą ścieżką nie powinien się kierować, tak? Więc nie będę tutaj na niej się jakoś specjalnie skupiała. Powinniśmy pójść w kierunku dostępu jako ścieżka MRICS, czyli ten Chartered Member dla już osób, które mają wykształcenie w obszarze nieruchomości, czy też w obszarze tej wyceny w naszym przypadku i mają jakieś doświadczenie. Tak? I tutaj mamy znowu... No i jeszcze mają właśnie potwierdzone tymi uprawnieniami, prawda? Tak. Tą wiedzę i kompetencje. Mhm. Tak, aczkolwiek te uprawnienia rzeczoznawcze polskie nie są takim elementem wymaganym do osiągnięcia, do zostania członkiem organizacji, tak? Także tutaj nawet można idąc tą ścieżką właśnie MRICS też nie ma obowiązku, żeby te uprawnienia posiadać. Tak, nie trzeba być polskim licencjonowanym rzeczoznawcą po to, żeby uzyskać zostać członkiem RICS, chociaż oczywiście, jeżeli ktoś taki zawód wykonuje, czy chciałby go wykonywać w Polsce, no to taką licencję powinien posiadać. Tak. Niemniej to, co... A powiedz mi w takim razie, a na czym polegają właśnie różnice pomiędzy tymi poszczególnymi ścieżkami? Czy one wiążą się też z tym, że właśnie co innego muszę zrobić i co? I być może, nie wiem, okres, jak ja to długo robię, jest inny w poszczególnych ścieżkach. Jak to wygląda? Dokładnie tak, już mówię. Mamy tutaj trzy jakby takie główne drogi. Pierwsza to jest, kiedy mamy już jakieś doświadczenie związane z wyceną i nie mamy wykształcenia w tym kierunku, natomiast możemy ukończyć studia akredytowane przez RICS, czyli takie studia, które otrzymały potwierdzenie przez organizację, że uczą jakby standardów i też wymogów dla członków organizacji, jakby ten ich program i wykładowcy jakby są kwalifikowani w tym zakresie. Niestety w tej chwili w Polsce nie mamy studiów, które by w obszarze wyceny przygotowywały osoby do zostania członkiem i do takich studiów, więc ta ścieżka, powiedzmy, jest trudna, chyba że ktoś będzie za granicą szukał, bo w krajach typu Francja, czy Niemcy, czy Holandia jest tych kursów dużo. Natomiast w Polsce najczęściej taką ścieżką, takimi dwoma ścieżkami, które są stosowane, to są, jeżeli mamy już trochę doświadczenia, więc możemy mieć albo 5 lat doświadczenia i wykształcenie w tym kierunku wyższe, czyli studia magisterskie, lub też 10 lat doświadczenia jako osoba już senior, która też ma wykształcenie związane z zarządzaniem ludźmi, czyli ma jeszcze dodatkowe takie kompetencje miękkie, czy z zarządzaniem firmą, i wtedy może iść taką ścieżką właśnie dla osób senior professional. Również osoby, które są wykładowcami, które uczą na uczelniach, wykładają przedmioty związane z wyceną, czy też zarządzaniem nieruchomościami, też mogą się tutaj kierować tą ścieżką, jeśli mają te 10 lat doświadczenia. Ale wtedy co? Muszą się zgłosić i zdać egzamin, czy po prostu złożyć aplikację, żeby udokumentować to swoje doświadczenie? Co tutaj muszą zrobić? Tak. Tutaj jest faktycznie dosyć dużo takich elementów, z którymi trzeba się zapoznać. I na pewno tutaj później podłączysz linki do odpowiednich dokumentów, które podeślę po to, żeby nasi słuchacze czy nasi osoby, które oglądają ten webinar, będą mogły sobie tam zerknąć w szczegółach. W pierwszej kolejności musimy się zarejestrować. Rejestrujemy się na stronie RICS-a,
i wypełniamy dane wszystkie dotyczące naszego doświadczenia. I wpisujemy również, musimy wybrać sobie ścieżkę, którą będziemy chcieli iść. Także musimy właśnie określić, że idziemy ścieżką dla rzeczoznawcy, czyli wybieramy ten kierunek valuation i że mamy odpowiednią ilość tutaj doświadczenia w zależności od tej ścieżki, którą możemy pójść. Musimy wypełnić odpowiednie dokumenty związane z naszym doświadczeniem, czyli jakby całą historię zawodową przedstawić, szczegółowo opisać, gdzie pracowaliśmy, jakie wykonywaliśmy zadania, czy zarządzaliśmy również ludźmi, czy zarządzaliśmy organizacją. Nawet jeśli to jest mała firma, jeśli prowadzimy swoją firmę, to też jest to zarządzanie organizacją. I przedstawić tutaj całą taką swoją historię. A oprócz tego musimy przygotować opis naszych projektów, które żeśmy mieli okazję w życiu prowadzić. Mogą to być po prostu opisy wyceny jakiejś nieruchomości, czy portfela nieruchomości, czy coś właśnie z tego obszaru. Mamy tutaj określoną długość takich przypadków do opisania, które musimy przedstawić, tudzież musimy również zapoznać się, jest taki cały dokument przygotowany, który opisuje wszystkie wymagane kwalifikacje na poszczególne ścieżki, bo tych ścieżek w przypadku starania się o zostanie członkiem według tej ścieżki MRIX jest aż 22, czyli nie tylko rzeczoznawca majątkowy, ale również pośrednik, zarządca, project manager, geodeta. Bardzo tutaj jakby... Czyli wszystkie takie zawody jakby około nieruchomościowe, prawda? Związane z tą branżą, ale różnie tematycznie. Dokładnie, nawet tych wszystkich 22 pewnie tak z pamięci nie wymienię, ale to nawet jest związane też tutaj, czy może to być deweloper, osoba zajmująca się zarządzaniem jakimiś bankami ziemskimi, tak? Czy też no, najróżniejsze tutaj doświadczenie i kwalifikacje. I dla każdej z tych ścieżek jest dokładnie określony zakres kompetencji. W zakresie kompetencji technicznych, czyli takich stricte związanych z wykonywanym zawodem oraz tych kompetencji miękkich, czyli takich związanych właśnie z etyką, z zarządzaniem zespołem, zarządzaniem finansami, zarządzaniem organizacją tego typu. Więc tutaj również patrzę sobie, żeby tutaj podejrzeć może i szczegółowo za chwileczkę powiedzieć, to oczywiście też później. Tak, ja w międzyczasie właśnie powiem, że w opisie do tego filmu będziecie Państwo mieli podlinkowane wszystkie najważniejsze rzeczy, gdzie szukać informacji, prawda? Czyli stronę internetową RIX, na której znajdziecie informacje. Przekażemy też kontakt do Seweryny, bo ona będzie udzielać informacji, gdyby ktoś już był jakimiś jeszcze dalszymi szczegółami zainteresowany. Też rozmawiałyśmy w międzyczasie, że zleciłaś przygotowanie jakiegoś takiego opisu właśnie aplikacji do członkostwa RIX w języku polskim, no bo słuchajcie, no do tej pory to wszystko jest w języku angielskim, organizacja jest międzynarodowa, język angielski jest językiem no, międzynarodowym. Niektóre standardy mamy przetłumaczone, te najważniejsze. No, oczywiście, to trzeba podkreślić, że tak. Ale też Redbook, tak, czyli ten główny standard wyceny dla rzeczoznawców. No więc słuchajcie, jeśli chodzi o rzeczoznawstwo, mamy takie trzy rodzaje kompetencji. Te trzy rodzaje kompetencji są oczywiście dla wszystkich ścieżek. Są to kompetencje te tak zwane obowiązkowe, które każda z osób starająca się o to, żeby zostać członkiem, powinna spełnić. Kompetencje te takie techniczne, szczegółowe, związane stricte z wykonywanym zawodem. Oraz dodatkowe kompetencje jeszcze tak zwane optional kompetencje, spośród których jest ich tam całkiem sporo, możemy sobie wybrać na jakim poziomie mamy te kompetencje, posiadamy te kompetencje, tak? Jakby kierując się dokładnym właśnie opisem tych kompetencji, musimy potwierdzić to, opisać to w tym naszym dokumencie wnioskującym, w tym wniosku o zostanie członkiem i również później w tych naszych case study, które przedstawiamy do późniejszej oceny przez asesorów, jak to się po polsku mówi,
No, jakieś osoby tutaj kontrolujące, rozumiem, to będą, tak? Czy jakieś Tak, takie... osoby, które będą Czy nadzorujące ten proces. Tak, osoby, które będą oceniały nasz wniosek i oceniały nasze doświadczenie, żeby sprawdzić, potwierdzić, że faktycznie możemy zostać takim członkiem tej organizacji. Więc... Czyli rozumiem, że pierwsza to właśnie będzie taka formalna ocena, czy po tym, co przysłaliśmy, możemy w ogóle procedować dalej z taką osobą, tak? I teraz dalej... Tak, każda osoba też, która się stara o to, żeby zostać członkiem, powinna mieć taką osobę, która będzie ją wspierać, czyli takiego doradcę. Ta osoba powinna być znana, powinny te osoby się znać dosyć dobrze, na poziomie zawodowym oczywiście, mam na myśli. Najczęściej fajnie jest, jeżeli może to być osoba, która jest naszym przełożonym, czy naszym kolegą z zespołu, czy kimś, kto z nami pracuje dosyć blisko. Co ważne, ta osoba też musi być już członkiem organizacji. To jest taka osoba, której zadania tutaj też są określone szczegółowo w dokumencie przygotowanym przez organizację, która powinna nas przygotować, tak? Czyli przeczytać ten nasz wniosek, przeczytać nasze case study i sprawdzić, czy faktycznie jesteśmy tutaj dobrze przygotowani i czy to wszystko odpowiada wymogom do przystąpienia do egzaminu. Ważne też jest, żeby powiedzieć, że możemy również wziąć udział w różnych online'owych kursach, które pomogą nam się przygotować na każdym poszczególnym etapie. Też jest takich kursów dostępnych cały szereg w różnych tutaj obszarach związanych z poszczególnymi etapami, więc jeżeli ktoś czuje się niepewnie i chciałby jeszcze potwierdzić swoje dobre przygotowanie, to też może taki kurs ukończyć. Jakkolwiek kursy, zaznaczmy, one się odbywają w języku angielskim, prawda? Tak, one są w języku angielskim jak najbardziej. No dobrze, i potem jesteśmy zakwalifikowani do egzaminu. I teraz jak wygląda egzamin? Jesteśmy zakwalifikowani do egzaminu i egzamin polega w tej chwili na spotkaniu z trzema osobami, to są nasi egzaminatorzy, znalazłam słowo polskie, po prostu. Dzisiaj są to spotkania online w wyniku sytuacji związanej z pandemią. Kiedyś były to spotkania oczywiście osobiste. Tak, ja sama pamiętam, bo dwa razy byłam na takim spotkaniu. Niestety pierwsze spotkanie skończyło się negatywnie, dopiero drugie pozytywnie. Tak może się czasem zdarzyć, ponieważ organizacja dba o to, żeby osoby, które przystępują do tego egzaminu, faktycznie reprezentowały odpowiedni poziom kompetencji. No niemniej ja uważam, że tutaj jest właśnie ta rola tego doradcy naszego, który czasami jest trochę pomijany, to znaczy on, że tak powiem, się podpisuje tylko, ale ja bym zachęcała jednak, żeby znaleźć taką osobę, która faktycznie się przejmie i jednak przeczyta, zaangażuje, pomoże nam, tak, po prostu żeby faktycznie tutaj ktoś nam doradził. Zwłaszcza dobrze, żeby była to osoba, która wykonuje zawód, czy idzie na tą ścieżkę, według której my chcemy się kwalifikować, czyli tutaj jest też na przykład rzeczoznawcą, no bo wtedy będzie ona w stanie ocenić, czy to, co przygotowaliśmy, to, co napisaliśmy, jest na odpowiednim poziomie i potwierdza nasze kwalifikacje i odpowiednio przygotowuje nas do tego egzaminu. Także to myślę, że jest taki ważny element. Dzisiaj mamy na przykład na LinkedInie grupy dla osób, które chcą zostać członkami. To są grupy międzynarodowe, więc też w języku angielskim tam komunikacja. Jest też taki system czatowy, którego organizacja używa, który się nazywa Yammer. Też można tam zostać, zalogować się, zostać członkiem właśnie tej społeczności. I też tam można poszukać takich osób. Dużo ludzi tam właśnie wrzuca takie posty, że szuka kogoś na jako swojego doradcę, czy też właśnie kogoś, kto pomoże w tym całym procesie. Więc jak najbardziej do tego bym zachęcała, zwłaszcza, że no to też jest, to jeszcze o czym będziemy za chwileczkę mówić, jedna z głównych zalet organizacji, że jest to organizacja międzynarodowa, zrzesza członków z całego świata. I faktycznie możemy mieć kontakt z nimi, możemy z nimi wymieniać się doświadczeniami,
korzystając dzisiaj z tych narzędzi, które są dostępne, technologicznych, tak, które pozwalają nam w łatwy sposób do takich osób dotrzeć. Także, tak, to są bezcenne rzeczy, kontakty to i właśnie ta możliwość wymiany doświadczeń to są rzeczy bezcenne, zdecydowanie. No dobrze, czyli egzamin jest online, egzamin jest ustny, na egzaminie rozumiem jest 3 egzaminatorów. I on się też odbywa w języku angielskim, czy możemy liczyć na to, że w języku polskim? On się może też odbywać po polsku, także można też po polsku przygotować te case study i też egzamin można mieć po polsku. Mamy w Polsce wykwalifikowanych egzaminatorów, również mówiących po polsku i jak najbardziej, jeżeli jest taki wymóg i ktoś czuje się pewniej, lepiej, jednak mówiąc w języku ojczystym, to też można zebrać właśnie takich tych egzaminatorów, którzy nam ten egzamin przeprowadzą w języku polskim. No dobrze, słuchaj, no to w takim razie, jak już przejdziemy tą trudną ścieżkę, to tylko po co? Co mi z tego przyjdzie, że ja będę członkiem RIGS? Co ja z tego będę mieć? No słuchajcie, to jest bardzo dobre pytanie i też bardzo ważne, bo będąc członkiem organizacji, oczywiście mamy prawa i obowiązki i mamy też no, tutaj dostęp do przede wszystkim bardzo ogromnej bazy wiedzy. Więc ja bym powiedziała, że są takie 3 elementy, dla których na pewno warto zostać członkiem. Po pierwsze, dla mnie chyba najważniejszy taki element to jest właśnie dbanie o te standardy etyczne i możliwość odniesienia jakby konsultacji w każdym momencie z innymi członkami, czy też odpowiednimi dokumentami, standardami przygotowanymi, które też często opisują szczegółowo różne przypadki zachowań, w których możemy mieć wątpliwość, czy jak należy się zachować, czy będzie to zachowanie etyczne. Możemy sobie się z tym zapoznać, możemy zrobić kurs związany z tym i utwierdzić się, że postępujemy dobrze. I tutaj ważna rzecz, o której zapomniałam jeszcze powiedzieć, że przed przystąpieniem do tego egzaminu musimy właśnie jeszcze zdać online właśnie taki egzamin z zakresu etycznego, tak? Czyli mamy krótkie szkolenie, na końcu którego są pytania i które trzeba zdać pozytywnie, żeby w ogóle móc przystąpić do tego egzaminu ustnego. Dokładnie tak, no więc etyka. Druga rzecz to są właśnie standardy, czyli organizacja pracuje nad tym, żeby stworzyć standardy, które są rozpoznawalne, które jakby jednoczą, unifikują to, w jaki sposób postępujemy, w jaki sposób przygotowujemy wyceny, czy w jaki sposób zarządzamy nieruchomościami, czy też obsługujemy naszych klientów przy zakupie, czy przy pośrednictwie w nieruchomościach wśród wszystkich naszych członków na całym świecie. Czyli jeżeli ktoś przyjeżdża do Polski i chciałby jako inwestor zagraniczny zrobić wycenę nieruchomości, czy też poszukać doradcy, który pomoże mu w jakimś zakupie nieruchomości, jeżeli trafia na osobę, która ma te 4 litery MRCS za nazwiskiem, może być pewny, że ta osoba przeprowadzi go przez ten proces w sposób taki, jaki na przykład jest mu znany, jeżeli pochodzi z rynku brytyjskiego, czy też jest członkiem RIGS-a lub oczekuje właśnie, zna te standardy. Więc jest to na pewno taki ważny element, który też pozwala nam pracować na rynku międzynarodowym. Tu też warto powiedzieć, że właśnie kwalifikacje te upoważniają nas do tego, żeby ten zawód wykonywać na innych rynkach europejskich, w Unii Europejskiej. I też są te kwalifikacje rozpoznawalne, czyli jeżeli mamy kwalifikacje RICS w zakresie rzeczoznawcy, możemy takie wyceny wykonywać w krajach, gdzie też RICS jest uznany, tutaj jest honorowany i tutaj wtedy jakby nieistotne, wtedy są nasze kwalifikacje polskie, tak? Tylko te kwalifikacje międzynarodowe, które pozwolą nam wykonywać na przykład wyceny, oczywiście według standardów RICS. Tak, ja z tej strony, no chociaż ty pewnie też, chociaż pracujesz w korporacji, prawda? Czy jesteś związana bardziej z korporacją niż taką własną działalnością, tak jak na przykład ja, ale tak potwierdzając, są klienci, którzy gdzieś mają źródła właśnie kapitałowe, zagraniczne, oni poszukując wycen, właśnie jednym z wymogów jest to, żeby osoba, która tutaj będzie taką wycenę sporządzać, żeby ona właśnie była członkiem
Bricks. Tak, są tacy klienci. No to są zazwyczaj dokładnie duży. Tak. Dokładnie tak to jest. No, gwarantuję to właśnie, że zrobimy to w sposób zgodny z wymogami organizacji, ze standardami organizacji i na odpowiednim poziomie kwalifikacji i kompetencji. Mm-hmm. Także to jest ważny element. Oczywiście tych standardów jest bardzo dużo w każdym z elementów, z obszarów rynku nieruchomości, czy zawodów związanych z obsługą rynku nieruchomości, więc możemy tutaj czy szukać w obszarze zarządzania, czy pośrednictwa, czy też asset managementu, naprawdę no jest tego bardzo dużo. Mhm. W tej chwili oczywiście duży nacisk też organizacja kładzie na przygotowanie standardów związanych z dbaniem o środowisko, z ESG, ze sustainability, więc wszystkie te elementy tutaj są jak najbardziej na bieżąco przygotowywane przez naszych ekspertów i też przy współpracy z szeregiem profesjonalistów. Czy standardy pomiaru powierzchni, tak, czy budynków, czy powierzchni handlowych, czy magazynowych, to też jest ważny element na pewno. Więc no jest to taka ogromna baza wiedzy, gdzie to wszystko mamy przygotowane i do czego możemy się zawsze odnieść, jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości. No mhm. i trzecim elementem, dla którego na pewno warto być członkiem takiej organizacji, to jest oczywiście networking, czyli te kontakty, które tam zdobywamy. Tak jak powiedziałam, no dzisiaj mamy już takie początki wchodzenia w tą rzeczywistość online'ową i wirtualną i ta łatwość kontaktu z członkami z innych krajów jest coraz większa. W niedługim czasie też będziemy wprowadzali taką aplikację dla wszystkich członków, gdzie wtedy też ta społeczność będzie, można powiedzieć, już w naszym telefonie, tak, pod ręką. Więc dużo tutaj się dzieje. W tej chwili bardzo dużo takich zmian właśnie związanych z technologią, żeby też dostęp do innych członków, dostęp do wszystkich dokumentów był prosty i był naprawdę łatwy do skorzystania. Super. No słuchaj, Seweryno, no bardzo Ci serdecznie dziękuję, bo widzisz to, co prawda ja i przyznaję, dużo maili przychodzi z RIGS, te maile są różne, one bardzo często dotyczą na przykład ankiet dotyczących rynku, prawda, zbierane są przez RIGS informacje o danych rynkach, prawda, że można było też tego korzystać, co na danym rynku się dzieje, prawda, gdzie tam u kogo spadam, są informacje właśnie o dostępnych szkoleniach, o dostępnych konferencjach, tak więc dużo jest tego. Widać, że RIGS działa prężnie i jakby ten kontakt ze swoimi członkami cały czas utrzymuje, no a właśnie znajomość tej organizacji jako takiej no jest cały czas na takim właśnie wysokim poziomie, faktycznie. No to słuchaj, fajnie. Tak, przepraszam, że tutaj się wtrącę. Zachęcam też właśnie, żeby patrzeć, jeśli korzystacie z LinkedIna, bo tam na bieżąco są publikowane informacje właśnie o nowych standardach, czy też o różnych wydarzeniach, które się dzieją nie tylko no, u nas w Polsce, ale jakby w całej organizacji, bo w tej chwili większość tych wydarzeń jest oczywiście online'owa, co też no, można powiedzieć jest takim trochę plusem tej całej sytuacji pandemicznej, że mamy dostęp do tych wydarzeń w dużo łatwiejszy sposób. No, ostatnio na przykład była duża konferencja organizowana przez RICS w Dubaju, to znaczy miała być w Dubaju, ale została przeniesiona 100% online i też wszyscy członkowie mieli tam dostęp bezpłatny, także też RICS w tej chwili rozszerza pulę takiego dostępu do różnych szkoleń, które też częściowo są płatne w zależności od tutaj jakby rodzaju szkolenia, częściowo są bezpłatne, do różnych webinarów, które też w jakiejś części są dostępne bezkosztowo, w jakiejś części też dodatkowo płatne. No jest tego bardzo, bardzo dużo, także naprawdę każdy może znaleźć coś dla siebie, jeśli chcemy się dowiedzieć o tym, jak się robi wyceny w Indiach czy w Australii, czy też no akurat pewnie zgodnie ze standardami RIGS-a, więc tutaj... No ale wiesz, jednak są różne specyficzne rzeczy w niektórych krajach, prawda? Wiadomo, w Europie najbardziej to jest ujednolicone, ale jest ta specyfika jednak, prawda? Dokładnie tak, więc czy też jakie są problemy związane w tej chwili, nie wiem, z wyceną na przykład powierzchni,
powierzchni takich coworkingowych, czy też właśnie takich powierzchni elastycznych, czy też co się dzieje na obszarze zautomatyzowania wycen, tak? To jest teraz taki duży obszar, gdzie pojawia się już cały szereg firm, czy też no, algorytmów, które taką wycenę umożliwiają. Przyznam szczerze, że ja nie jestem tak blisko tutaj samych wycen, więc nie wiem, jak to wygląda w Polsce. No ale na pewno jest to przyszłość i myślę, że też każdy z rzeczoznawców na pewno z ciekawością o tym poczyta, posłucha i dowie się, jakie są trendy w tym obszarze i w jakim kierunku ten rynek zmierza. Tak, no automatyzacja jest nieunikniona. Cały świat się automatyzuje i także na obszarze nieruchomości i wycen to nadejdzie. Także lepiej być przygotowanym niż gdzieś tam właśnie nie być przygotowanym i to nadejdzie i właśnie nie będziemy wiedzieli, o co chodzi, prawda, jak to się ma, jak to teraz zaimplementować do naszej pracy i tak dalej. Tak, słuchaj, no to w zasadzie chyba większość rzeczy już wiemy i jeśli ktoś chciałby szczegóły, to podlinkuję właśnie stronę Rixa, podlinkuję jakieś dokumenty być może, które mi wyślesz, plus rozmawiałyśmy wcześniej właśnie, że będzie przygotowywane jakieś takie review, rozumiem, w języku polskim właśnie dla osób, które byłyby zainteresowane przystąpieniem do organizacji i jak tylko to będzie gotowe, to też taką informację po prostu przekażę dla osób, które są zainteresowane. No tak, bardzo ja się cieszę. Tak? Jeszcze muszę powiedzieć jedną rzecz. Proszę bardzo. Bo wszystko, o tym, wszystko to jest najważniejsze, co jest ważne dla tych osób właśnie, które byłyby zainteresowane tutaj przystąpieniem do RIX. Tak, 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 bo też zaczynając i mówiąc o tych wymogach etycznych, prawda, RIX stworzył takie 5 najważniejszych zasad zachowania, tak, które nazywają się Code of Conduct. Takie zasady, którymi każdy członek powinien się kierować, one w tej chwili były właśnie na koniec zeszłego roku zaktualizowane i też opisane szczegółowo, też można znaleźć, podeślę również link do takiego webinaru, w którym to jest dokładnie wszystko wyjaśnione. No niemniej jest to takich 5 najważniejszych elementów, którymi powinniśmy się kierować. I są to takie jak działanie w sposób uczciwy i profesjonalny, zgodnie z naszymi wymogami, zachowanie się najwyższego poziomu kompetencji w każdym obszarze naszej działalności, dostarczanie zawsze najwyższego poziomu naszych usług, respektowanie i zachęcanie do akceptacji różnorodności w obszarze tutaj no, wszelakim, tak? To jest bardzo ważne. No i oczywiście ostatnie to jest dbanie jakby o odpowiedzialność, o poufność i zachowanie odpowiednie w kontekście interesu publicznego. Także to jest takich 5 też głównych elementów, które każdy z członków RIX-a powinien stosować, które powinien rozumieć i które powinien być kierować się nimi w swoim codziennym no tak, działaniu. Bo to przecież nie chodzi o to, żeby tylko w tym kawałku, prawda, dajmy na to wyceny być na 100%, a w innych to już sobie tam robimy różne rzeczy, tylko no albo jesteśmy w całości okej i mamy odpowiednie standardy, albo nie. No tak, to jest świetne, naprawdę. I to jest naprawdę wielka przyjemność w ogóle rozmawiać i spotykać się często właśnie z członkami RIX, bo rzeczywiście tak, widać jakąś pewną różnicę jednak w poziomie rozmowy, w tematyce, ale właśnie też właśnie zwracanie uwagi na takie ważne rzeczy, właśnie jak taki profesjonalizm, etyka, zachowanie, no to się odczuwa, tak, zdecydowanie. I to jest bardzo fajne. Jest to bardzo ważne, zwłaszcza na rynku nieruchomościowym na całym świecie, tak, spotykamy się z różnymi sytuacjami, często tak, koty są milionowe, prawda, więc też dokładnie. To jest istotne, tak. Często z jakimiś zachowaniami też związanymi z konfliktem interesów i to też jest bardzo ważne, żeby o tym mówić, żeby o tym tłumaczyć, zwłaszcza młodym ludziom, którzy wchodzą na ten rynek i którzy sfokusowani są często na to, żeby mówiąc potocznie zrobić deala, tak? Natomiast no, gdzieś jeszcze tutaj są te wszystkie ważne elementy, którymi powinniśmy się kierować i na które organizacja kładzie bardzo duży nacisk. Tak, no ale my już jesteśmy trochę starsze, prawda, i mam jakieś doświadczenie i ty pewnie potwierdzisz, w każdym razie ja bym chciała powiedzieć, że krótkoterminowo to może ten deal to jeszcze się zwróci, prawda, ale w długim czasie to właśnie te standardy będą procentowały, prawda, dzięki temu klienci będą wracać, będą mieli zaufanie,
będą widzieli, że te zlecenia są realizowane na odpowiednim poziomie, więc to się dopiero opłaci tak naprawdę, a nie jakieś takie krótkoterminowe właśnie zabiegi, prawda? Dokładnie tak, dokładnie tak. Ale trzeba o tym zawsze mówić. Zawsze jest to duży element dyskusji i rozmów związanych właśnie z tym, jak się należy czasem zachować. No, często jest tak, że operujemy na takiej granicy delikatnej, gdzie bardzo ważne jest, żebyśmy to potrafili jakby zobaczyć, tak, i też zachować się w sposób właśnie profesjonalny i taki, żeby unikać tego konfliktu interesów i niepotrzebnie tutaj sobie nie robić kłopotów. Także tak, to wszystko tak można tym odpowiednio zarządzić, właśnie mając taką wiedzę, mając takie standardy, mając też wsparcie kolegów właśnie z organizacji, które w przypadku, jeśli mamy jakieś wątpliwości, mogą nas wspomóc swoim doświadczeniem. No dobrze, no to w takim razie co? Zachęcamy wszystkich do przemyśleń, ale przede wszystkim do zapoznania się z tym, co i tak jest dostępne, prawda, z czego możecie korzystać, bo RIGS bardzo dużo proponuje właśnie możliwości bez członkostwa, bez opłat. Jest wiele rzeczy, z których można korzystać i po prostu no, trzeba trochę czas na to poświęcić. No i rzeczywiście język angielski byłby tutaj bardzo pomocny. Ale właśnie, jeszcze jedna rzecz, ciągle mi się coś przypomniała, bo to bardzo dużo ciągle jest. Ale dobrze. Proszę bardzo. To, co jest też ważne, jak ktoś chce zostać członkiem RIGS-a, że musi pamiętać o tym, żeby dbać o swoje dokształcanie się, tak? Czyli no, zresztą myślę, że tego nie muszę mówić rzeczoznawcom, którzy na pewno cały czas wiedzą i starają się być na bieżąco i to z przepisami, i to z wymogami związanymi z wykonywanym zawodem. No niemniej jakby też jest to odpowiednio sformalizowane, czyli musimy udokumentować, że w ciągu roku minimum 20 godzin takiej edukacji formalnej, w sensie może być to webinar, może być to szkolenie, może być to jakaś konferencja, zdobyliśmy, tak, poświęciliśmy ten czas na to, po to, żeby właśnie tutaj cały czas dbać o nasz wysoki poziom profesjonalny i też jest to jeden z takich no, podstawowych obowiązków każdego z członków, który myślę powinien być obowiązkiem no, każdego, w ogóle każdej osoby w każdym zawodzie, żeby się po prostu cały czas dokształcać, no bo jak się nie uczymy, to się cofamy, tak? Więc tak, a świat zmienia się bardzo szybko, więc no, zwłaszcza teraz, kiedy no, dużo mamy takich zmian związanych z nowymi technologiami, no, musimy starać się tutaj za tym nadążać, żeby wiedzieć, w jaki sposób i czego oczekują nasi klienci. Tak, ja potwierdzam, że trzeba sprawozdania składać do RIGS-a, tak, że się człowiek szkoli rzeczywiście. No ale dobrze, przynajmniej jest to też podlega kontroli. No jakaś kontrola musi być, prawda, żeby właśnie te standardy utrzymać. Także tak, potwierdzam, że muszę się też opowiadać co roku, co tam się dzieje. No słuchaj, Seweryno, bardzo serdecznie Ci dziękuję. Mam nadzieję, że będą te informacje, co prawda bardzo ogólne, ale jednak jakieś takie wstępne, prawda, przydatne dla osób, które byłyby tutaj zainteresowane. Natomiast co do szczegółów, no to odsyłam po pierwsze do opisu pod filmem, no i też do kontaktu z Seweryną, gdybyście chcieli jeszcze się jakieś szczegóły dopytać, no to będziecie mieć te informacje po prostu z pierwszej ręki. Bardzo Ci serdecznie dziękuję. Życzę wszystkiego dobrego w nowej rzeczywistości, no chyba już można powiedzieć trochę popandemicznej, no i po prostu szukamy rozwiązań w tym nowym świecie, który przyszedł. Bardzo serdecznie Ci dziękuję, Seweryno. Ja również bardzo dziękuję za zaproszenie i mam nadzieję, że te informacje będą pomocne i zapraszam do kontaktu. Dziękuję, do widzenia. Dziękuję, do widzenia.